Siódme trafienie Stefana Weinholda w tym meczu. W odpowiedzi Andrzej Rojewski, ale w dupie jest Niklas Landin. No, chwaliłem Andrzeja Rojewskiego, no bo faktycznie pierwsze 10 minut drugiej połowy miał rewelacyjne, ale później kilka przegranych pojedynków, konkretnie dwa przegrane pojedynki z Landinem. Do tego rzut obok bramki, faul w ataku,